Ty. Gdzie będzie? Ej, mamy to. Mamy to, słuchajcie. A gdzie my jesteśmy w sumie? Dzień dobry. Jako studio filmowe Neon zostaliśmy zaproszeni przez łowców pasji do Centrum Kultury i Biblioteki w Suchym Lesie na targi samorozwoju i pasji. Stanisław Chałupka, pokiwajcie. Czym się zajmujecie na co dzień? Na co dzień kręcimy filmy krótkometrażowe, zajmujemy się też organizacją wydarzeń kulturalnych. Zazwyczaj są to premiery naszych autorskich filmów. Organizujemy również podczas tych wydarzeń dyskusje, rozmowy z naszą publiką. Generalnie bardzo stawiamy na bezpośredni kontakt z naszymi odbiorcami, żeby nie tylko ograniczać się do kanału na YouTubie, ale też żeby móc się spotkać i porozmawiać. To jest dla nas bardzo ważne. Oczywiście, tak. Że tak. Jesteśmy młodzież. Dzień chłopaki, robię to na mnie. Czy uważasz, że posiadanie właśnie pasji kształtuje charakter? No na pewno kształtuje charakter. A czy wpływa to jakoś właśnie na to, że jest się bardziej pewnym siebie? Myślę, że tak. No, kurczę, jak ktoś idzie za swoją pasją, no to go jednak motywuje do stawiania pewnych kroków i no wszystko leży, jaka to jest pasja też. Większość pasji, myślę, zwłaszcza te związane jednak z jakimiś branżami czy miejscami, których trzeba się publicznie wypowiadać czy pokazywać po prostu, bo rzecz, czy ktoś się interesuje sztuką czy czymkolwiek, no to jednak to powinno wreszcie się spotkać z jakimś odbiorem widowni, więc to są kroki takie, które kształtują charakter. Jak bardzo świeci słońce ci w oczy? Słońce świeci mi niesamowicie w oczy, ale to dobrze, bo pachnie wiosną. Czy uważasz, że rozwijanie swoich pasji kształtuje charakter? Zdecydowanie tak. Kiedy człowiek jest ukierunkowany konkretnie na coś, co lubi, to też daje dużo pewności siebie, bo człowiek się za siebie nie ogląda, tylko po prostu realizuje się i spełnia jednocześnie. Jak twoja pasja wpłynęła na kontakty z innymi? Jak moja pasja wpłynęła na kontakty z innymi? Na pewno moja pasja, przez to, że polega na pracy w grupie, bardzo rozwinęła u mnie pewne takie umiejętności właśnie pracy zespołowej. Także to są na pewno atuty działania w studiu filmowym, bo filmów nie nakręci się samemu, a właśnie w ekipie. A im ekipa bardziej zgrana, też jest to większa przyjemność. No u nas ekipa jest bardzo zgrana, także kręcenie każdego filmu, realizowanie każdego materiału no, sprawia wiele radości i daje dużo satysfakcji. Czy miałbyś jakąś radę dla osób, które cały czas szukają czegoś dla siebie? Na pewno, żeby dać sobie czas. Czasami potrzeba wielu lat. Pewno warto poza szkołą szukać swoich zainteresowań, też słuchać siebie przede wszystkim.